Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Moi drodzy, ostatnio zrobiłem sobie nowy licznik tutaj za kierownicą. Znaczy on się specjalnie nie różni niczym od poprzedniego licznika, po prostu jest to nowy i szybszy telefon od tego, który miałem poprzednio i on się tak nie zacina i teraz te cyferki po prostu płynnie się zmieniają, tak samo jak nabija się obrotomierz. Fajne. Ale to generalnie nic prawie że nie zmienia, no po prostu zmieniłem sobie licznik. Ale mówię o tym dlatego, bo chcę was się zapytać, bo często pytacie się mnie, jak ja skonfigurowałem te liczniki. Ja już zrobiłem dwa nawet filmy na ten temat, ale nie zrobiłem jeszcze filmu na temat, w jaki sposób zrobić sobie button boxa, żebyście mogli na przykład w grach różnymi rzeczami sterować, na przykład w ETS-ie, czy tam w Fordzie może nawet jest jakaś możliwość sterowania grą? Myślę, że na pewno, bo generalnie to jest tak, że naciskasz sobie jakiś przycisk na telefonie i w grze robi ci się jakaś akcja, nie? Na przykład, nie wiem, otwiera ci się mapa w Forza Horizon. Na przykład ja mam to przypisane do przycisku na kierownicy i otwiera mi się mapa i cyk, i mogę sobie podejrzeć wszystko w trybie Fortnite, nie? No ale to bez potrzeby tutaj. Takie rzeczy przydają się w ETS-ie na przykład albo w ATS-ie, w takich, wiecie, symulatorach, gdzie trzeba dużo mieć przycisków na przykład na klawiaturze i fajnie jest mieć to zwarte w jednym takim, myślę, że urządzeniu. Jak myślicie? Chcecie mieć taki poradnik, żebym zrobił? To jest bardzo proste, żeby sobie to skonfigurować. Dzisiaj zrobienie tego licznika całkowicie od podstaw zajęło mi jakieś 5 minut, coś takiego. I mam normalnie te takie cyferki. Bardzo prosto to można sobie zrobić. Ale jak chcecie taki poradnik, to oczywiście piszcie w komentarzach. A dzisiaj co? No niestety dla drifterów sezon zimowy. Ale sezon zimowy jest bardzo fajny właśnie do grania w tryb Fortnite. Bo można wjechać sobie na lodowiec chociażby i może uda się dzisiaj jakąś akcję na lodowcu zrobić. Raz już wygrałem nawet chyba tryb Fortnite, przejeżdżając przez lodowiec. Kilka razy pokonałem naprawdę niezłe furki, jadąc traktorem nawet, także, bo traktor bardzo dobrze sobie radzi na lodowcu, a niektóre takie hardkorowe samochody z 8-9 poziomu czasami są na tym lodzie nawet i gorsze, wolniejsze po prostu, mają, wiesz, gorszy prześwit, niższy prześwit i no traktor potrafi ich pokonać, pojazd z drugiego poziomu. Także można naprawdę fajnie się pobawić w zimę tutaj w trybie Fortnite. Ponoć nie będzie takiej zimy w Forza Horizon 5, jak tutaj mamy w Forza Horizon 4, więc warto się nią nacieszyć do premiery piątki. No bo tam mamy Meksyk, no to jak w Meksyku zima? No jedynie co będziemy mieli to zaśnieżony pewnie szczyt wulkanu i na tym zima się skończy, no. Także taki śnieg, z jakim mamy tutaj do czynienia, no to jest chyba ostatnia część Fordzy przez najbliższe kilka lat, jeśli chodzi o sezonowość tego śniegu. No tam sezony będą zupełnie inaczej wyglądać, jestem ciekawy w jaki sposób. I właśnie, póki mamy ten śnieg, to chodźmy może na ulubioną miejscówkę. Pyk! I tutaj zobaczmy, co nas ciekawego będzie czekać. One! Lecimy, lecimy! Kupa kontra kupa trzeba zrobić dzisiaj. A, zdecydowanie. Tylko czy ja kogoś tutaj znajdę? Teraz nie gram z moimi ludźmi, także nikt nie będzie za mną jeździł. Jestem zdany na własną rękę. Nawet bym jelenia upolował. Czy co to było? Ojej! Co ci się stało w samochodzie? W każdym razie ostatnio grałem dużo w Red Dead Redemption na konsoli i na moim nowym telewizorze, o którym wam zresztą niedługo opowiem, bo telewizor jest mega, mega ciekawy, mega, mega fajny, 65 cali, ale przede wszystkim 120 Hz, słuchajcie, mega, mega fajne doświadczenia z gry w cokolwiek właściwie. Forza na tym telewizorze wygląda zupełnie inaczej z racji tego, że odpalam ją w formacie HDR, wiecie? I te kolory są inne wtedy. Ja nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, ale postaram się to pokazać na filmie, gdzie będę testował właśnie ten telewizor. Mega, mega fajny sprzęt. No co, my tutaj zachwalamy jakieś telewizory, gadamy o jakichś głupotach, a tu widzę, że nie ma nigdzie żadnego dropu. Tam na horyzoncie coś widzę. Ktoś już się tam chyba kręci koło tego dropu. Nie, tam się ktoś ściga. Dobra, widzę, że ktoś jedzie do tego dropu. A to chyba nic dobrego, bo nikt się o niego nie bije. Trak
reaktor, proszę bardzo, jak na zawołanie. Może być. Spróbujmy. Ktoś już tutaj do mnie jedzie. Pyk. Zabieraj. O kurczę. To się w moją stronę. Zobaczył, że zabieram traktor, a myśli, ha, to będzie dobra opcja, żeby się z nim pościgać. Żeby go wyzwać na pojedynek moim piątym poziomem. Oczywiście, że tak. No dobra, no to weź, chodźmy sobie, pojedziemy tutaj. I zobaczcie, on ma piąty poziom samochodu i ma problemy z tym, żeby dogonić mojego traktora. Ten traktor wcale nie jest taki słaby. Zobacz. Widzisz? Jedziemy i jedziemy w stronę lodowca. Gościu, nie wiem, czy nie zrezygnuje zaraz, bo... Ej, on strasznie wolno jedzie. Ile ja na godzinę? Ja jest to... Wiem, że tamten samochód ma maksymalną prędkość niecałe 200 km na godzinę. Ja już jechałem 180. Gościu chyba zrezygnował. Nie mógł mnie dogonić. Dobra, kogo my tu mamy? A, chodź ty. Drugi kontra trzeci. Ojej, niedobrze. Myślałem, że będzie fajnie, a tu proszę, nie jest dobrze. Dobra, próbujemy. Ta lancia na tym poziomie nie jest zbyt szybka, więc powinno być całkiem spoko, ale zobaczymy. Traktor, widzicie, że nawet na tych nierównościach, różnych wertepach. Ojej, molo. Dawaj. Nawet na tych wertepach potrafi się bardzo fajnie rozpędzić. Dawaj, jedź! O nie! Kurczę, zapomniałem o tym molo, że tego nie można rozwalić. Ciężko było tam wyhamować. O, on się też rozwalił, dobra. Dawaj teraz mostem szybko. Mostem. I już się, kurczę, wyrównaliśmy, zobaczcie. Dawaj. 300, 800 metrów, o nie, dobrze. Jadę drogą. Nie jadę na przełaj. Chociaż mój pojazd jest dobry na przełaj. Gościu się znowu rozwalił! Niemożliwe! Ja pierniczę! Nie wierzę w to, nie wierzę, co się dzieje. Dawaj traktor, o kurcze. Ja nie mogę, ej, gościu by to wygrał na 100%. Gościu by to lekko wygrał, traktor jest dobry. Ja też się rozwaliłem raz. Ale się udało, dobre. Volvo, dawaj Volvo. Wolę Volvo od tej Lancii. Chociaż tutaj już te wszystkie samochody chyba są zrobione z napędem na 4 koła. Nawet te, które tego napędu na 4 koła nie powinny mieć w ogóle. Tutaj ktoś jest. Orzesz ty w mordę! Co to było? O, shit! Dziewiąty poziom! Gościu mnie goni. Dobra, chodźmy z nim na lodowiec. Spróbujmy tej naszej taktyki. Chociaż Volvo na lodowcu też nie jest zbyt dobre. To trzeba też brać pod uwagę, kurde. Dobra, najpierw spróbujmy go wziąć tutaj na lodowiec. Gdzieś w te okolice. Gość pojechał na dół na ten most. Dobra, ej, on jest za wysoki. On miał dziewiąty poziom. Skąd on ma taki samochód na tym etapie gry? Dobra, zobaczmy mapkę. Okej, jesteśmy mniej więcej w środku, więc nie wiadomo, w którą stronę jechać będziemy. Poszukam gdzieś tutaj dropu. O, coś jest. To jest ten, z którego ja pokonałem? Nie, ten, który chciał mnie na początku rozwalić. Okej, 200 km na godzinę prędkości maksymalnej, to jest trochę słabo. Ale to jest dobry samochód offroadowy. Tam widzę, że jest kolejny już dropik. Jak się zastanawiam, ten gościu w Ferrari, tak jak odjeżdżałem od niego, jechał w sumie dosyć słabo, no nie? Jakbym go wysłał na pojedynek, może bym miał szansę wygrać, bo to Ferrari generalnie jakieś tam łatwe w prowadzeniu nie jest. I jeszcze jakbym miał gdzieś w okolicy lodowca, wiesz, metę, to myślę, że dałbym radę go pokonać tym Volvem. Tutaj niestety z tym samochodem jest problem. Niecałe 200 km prędkości maksymalnej. Zobaczcie, już mi się budzik zamyka przy 170. Na offroadach jakieś dobre nie jest, a to jest piąty poziom. Także sami widzieliście, że gościu nie mógł dogonić mnie, gdzie byłem w traktorze. Z drugiego poziomu, no. Ten samochód jest jakiś słaby, a nie wygląda. On wygląda taką naprawdę ekstra terenówkę, która powinna, wiesz, każdy teren ogarnąć, mieć wysoką prędkość przede wszystkim i kozackie przyspieszenie i mega sobie radzić na offroadach. No tutaj nie możemy tego odmówić, że samochód słabo sobie radzi na tych offroadach, bo radzi sobie bardzo fajnie. No ale cóż, zaraz poszukamy jakiegoś fajnego gracza do pojedynku. Trochę żałuję, że nie wziąłem na pojedynek tej dziewiątki.
Może by udało się to Ferrari wygrać, ale to by była beka odcinkowa. Proszę bardzo, jaki fajny dropik w środku lasu. Nie no, zmieniamy, zawsze to wiesz, nowy samochód to coś innego. Zmieniamy. Teraz nie gram drużynowo, więc im więcej dropów zgarnę, tym mniej będzie miał przeciwnik. Aha, Alfa? Zabieramy, szósty poziom. Zawsze trochę lepiej, ona trochę szybsza jest od tego Forda. O kurczę, ktoś już się tutaj... Siódmy poziom, Kościu! O, ciśnie. O nie, ciężko go będzie tu wyprzedzić. Dawaj Alfa, nie poddajemy się. Patrz, prawie tamten go rozwalił. Skąd on mnie tu znalazł w ogóle? Dawaj Alfa, dawaj, nie poddawaj. Szybko na drogę, kurczę, gościu dobry jest, też szybko na drogę się skierował. Ale jedzie dalej offroadem, dobra, może nie jest taki dobry. Dawaj Alfa, dawaj. I... szósteczka. Jaka szybka zmiana, nie? Dawaj. Siódemka. Kurczę, 600 metrów, ale mnie złapał, też dobrze grał. Czekaj, może jeszcze się gdzieś rozwali. Rozwalił się. Patrz. Jest! Dawaj go! Kto wygrał? Ach, kurczę! Zobacz! Ała, uderzyłem się w jaj. Zrobiłem tak ręką i kciukiem. Ała. Jak będę miał troszeczkę wyższy głos przez jakieś paręnaście minut od tej pory, to... Okej. Trochę to zabolało, no. Takie drobne uderzenie, ech. Wow. Jakby ci ktoś szpilkę wbił w tę okolicę, masakra. Naprawdę, tragicznie. Ale zauważyłem jedną fajną rzecz. Bardzo dużo osób gra teraz w Forza Horizon 4. Po premierze, po zwiastunie, który się pojawił w Forza Horizon 5, sporo osób przybyło do czwórki. Także mega fajnie. I patrz, jaki Tokyo Drift. Ach, prawie się udało. Dobra, Mini Coopa. I co? Fajnie poszedł poprzedni meczyk. Uniknąłem ataku 9 poziomu na mnie. Mogłem. I mogłem o ten ostatni pojedynek. Widzieliście, jak niewiele brakowało? Gościu tam coś wysyłał mi jakieś te takie prześmiewcze komentarze, no nie? Jak jechał gdzieś tam z przodu, się rozwalił i prawie udało mi się go zniszczyć Alfą, słuchajcie. Ten mega szybki, mega fajny offroadowiec prawie został zniszczony Alfą. No ale prawie się nie wygrywa, prawie to jednak jest różnica. A tutaj widzimy Mini Coopera i zaraz będzie pojedynek Coopa kontra Coopa. Proszę bardzo, a gdzie my będziemy jechać? O, nie wiadomo, gdzie będziemy jechać, więc szanse wyrównane. Zaraz go namierzę, już mam go na swoim ludzkim celowniku. Co prawda nie jest to Mercedes, ale mam taki wirtualny swój celowniczek. Poczekaj, zaraz zostanie zbombardowany moim klaksonem. Oj. Kurczę, uciekł mi. O kurczę, nie będzie Coopa kontra Coopa, będzie Golf 3 kontra Coopa. Dobra, zobaczymy co jest lepsze. Golf 3 kontra Coopa. Gdzie on tam pojechał? Ucieka od Mini Coopera? Chodź! Golf, jesteś szybszy! Ha, to już nie będzie Coopa kontra Coopa. Tam jest następny drop, gościu do niego jedzie. Patrz, tam 9 poziom. Najgorzej. Nie no, ciśnie do tego dropu. Ej!
Pograjcie se za nim, zobaczymy, zobaczymy. Miał być pojedynek kupa kontra kupa, ale chyba nie będzie tak szybko. O kurczę, nie chciał go wziąć, pewnie coś słabego. Wziął go! Okej, okay. I co tu ma? Co tu on ma? W lesie jest tam, na wyspie jest kolejny drop. Ale gościu jest za mną. Ma z trzeciego poziomu samochód, dobra. I ja też będę miał z trzeciego, to super. Chodź, lecimy, lecimy. Szybko, szybko, a, zdążyłem. Zdążyłem. Już bałem się, że mnie wyzwie na pojedynek, zanim wezmę samochód. Gdzie on jest? Dawaj go, dawaj go. Mam cię. Mam cię, mam cię. Lecimy. Okej, jedziemy lodowcem, będzie najszybciej. Koleś pojechał na drogę, co też nie jest złą opcją. Po tym lodowcu nie jedzie się aż tak szybko. Proszę bardzo, mogłeś się ścigać ze mną tym Mini Cooperem. Byłyby równe szanse, bo moglibyśmy jechać w zupełnie inną drogę, w inną stronę. Jak byliśmy na środku strefy. Ej, nie ma co się śmiać, słuchajcie, gościu jest zaraz za mną. Ciśnie tym wolwiaczem, który chyba lepiej przyspiesza niż ta moja Lancia. Co on robi? Gdzie on pojechał? Skręcił troszeczkę w prawo. Oj, będę kichał. Nie mogę teraz. A nie mogę teraz przerwać jezdy, bo jestem w pojedynku, więc musiałem kichnąć do mikrofonu. Sorki. O kurczę. O niedobrze. O niedobrze. Gdzie on jest? Nie! What? What? Ej, nie! Jak to możliwe? Ominął tą wodę i mnie rozwalił! Także widzimy, że Volvo chyba szybsze od Lancii jest. Co dziwne, bo Lancia to taka bardziej rajdówka, a Volvo to takie, taki family car, no nie? Chociaż ta wersja sportowa, no na pewno nie na tor, ale no taka bardziej usportowiona, ale kurde! Dużo lepsza była, doganiał mnie na lodowcu bez problemu, jakby tam wjechał tak w prostej linii, to może by mnie na lodowcu wyprzedził. To dziwne, no nie? O, proszę, już na samym starcie Audi RS6, ale jedziemy dalej tą moją ulubioną ścieżką dropów, by poszukać się nowych samochodów. Chociaż Audi już jest całkiem spoko, no nie jest to jakieś bardzo dobre generalnie, ale to jest piąty poziom i można losować dalej ciekawe samochody, albo wyzwać kogoś na pojedynek, prawda? Już takim autem, już nie ma wstydu. Oho, 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 co to tutaj mamy? Oho, oho, za drzewami, za lasami, za górami kryje się Subaru. O, tu mamy jakiegoś wojownika. O, ja biedny jestem, mam Mini Coopera tylko. Niespodzianka! Drugi poziom, to jest Skyline. No nie wiem, piąty poziom kontra drugi poziom. Tak trochę, chociaż Skyline jest dobry, no. Dobra, zobaczymy, może tam będziemy jakiegoś dropa, sobie weźmy lepszy samochód czy coś. Może ja go wezmę, nie wiem, zaraz zobaczymy, co to za samochód w ogóle. Galanta. Nie bierz go, gościu, masz dużo lepsze auto. Poczekam, aż weźmie jakiś lepszy samochód czy coś. Albo zdarzy się lepszy przeciwnik. Tymczasem będę za nim jechał. On się będzie bał. Szukaj dropa jakiegoś. Dobra, myśli, że mnie wykiwał, by wyhamował. A co my tu... Chociaż Lancer chyba byłby lepszy od tej audycji, no nie? O, tutaj kogoś mamy. Ktoś chyba dobry jest. Co to za auto? Co? Trzeci poziom? Chce się ścigać? Nie, nie chcę się ścigać. Pojechał w inną stronę. Ale trzeci poziom? Nie no, w sumie piąty. Możemy pojechać, kurde. Ej, tutaj jeszcze coś było. Nie zauważyłem tego dropa. Co tam może być tutaj? Dobra, jedziemy z tamtym gościem. Trzeci poziom kontra piąty to już całkiem spoko jest. Co on robi w ogóle? Dobra, gaz. 3 kilometry. Dry. A po innemu jak jest jeszcze 3? Po rosyjsku jak jest 3? Trio? Nie wiem.
Cię mówi po rosyjsku, ale musi być śmiesznie, śmiesznie się to wymawia pewnie, coś tak mi się wydaje. Ktoś się dostał z tyłu, pojechał sobie normalnie asfaltem, mimo że miał suwa wielkiego, turenga, jak to się go mówi, jak go się wymawia? Turasa miał. O, bez kitu. Kurde. Ja się chyba w Dercie Lady nazwę Samir, wiecie? A tam można sobie wybrać nazwę kierowcy. Ja się chyba Samir będę nazywał. No i jesteśmy. Whoop. Wygrana, bardzo łatwa. Kurde, pierwsza dzisiaj chyba tak w ogóle. Jezu, ale słabo. No ale trudno, no. Jest jak jest. Dobra, wybieramy. Sterillo weźmiemy. Poprzednio prawie wygrałem, no, prawie wygrałem, także dobry samochód. Jak tu mapa? Ua, w środku mapy jestem. Niedobrze, niedobrze. Ale trudno, jedziemy, zobaczymy kogo spotkamy lub co spotkamy. No, wiecie co, ja tak zawsze od tej krawędzi strefy atakuję. A chyba ciekawie jest, jak właśnie nam tak wybiera losowo ten cel. Oczywiście większa szansa na przegraną jest wtedy, ale też większa zabawa, kurde. Ktoś mnie tu namierzył. Ktoś mnie tu namierzył! Mini Cooper. Gościu, idź pan z tym. Nie chcesz się z tą ścigać. Niech ktoś inny cię wyzwie na pojedynek. Czekaj, tutaj kogo my tu mamy? Ktoś tego Mini Coopera wyzwał? A z którego? O. Czekaj, bo ktoś mnie tutaj też jedzie. Ktoś dobry samochód miał i tego Mini Coopera wyzwał. Ja jadę Mini Cooperowi pomóc, co my na to. Spróbuję tamtego gościa zepchać. Jakby wygrał to Mini Cooper, by była beka. Ale gościem jakieś szybkie auto, ja nawet nie mogę go dogonić. Jadę, jadę za nim, jadę. Ciśniemy, 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 może go dogonię. Może się uda, nie wiem gdzie kończą mecz, nie? To jest zawsze taka niewiadoma, ale jakby się rozwalił gdzieś, dobra, widzę go, widzę go. Widzę go, pomogę Mini Cooperowi, jak mi się uda oczywiście. Aj, to już koniec jest strefy, cholera. Będzie miał gościu szósty poziom jakiegoś samochodu, teraz miał, co on tam miał? Coś tam miał takiego rajdowego. Tu mamy jakiś dropik, który jest lancerem. Tam jeszcze coś kolejnego było. Już by ktoś to wziął, gdyby to było coś dobrego, umówmy się. Gościu do mnie tutaj jedzie, ja będę udawał, że go nie widzę i że jadę pod drop. I on w tym momencie pyk, a ja go... O kurde, to nie ten typo! Niedobrze! Niedobrze! Rozwal się o coś, kurczę, on ma tą Porszawę kozacką z siódmego poziomu. Z drugiej strony dobrze byłoby ją wygrać, ale ta Porszawa jest mega szybka. Minusem jest jej to, że jest lekka i jak się rozwala o te tam drzewka, nie drzewka, wszystkie, które były porozstawiane, no to ona mocno zwalnia. Więc moja Alfa ma tu spore szanse. Próbuję pod górę, ach! Czurka, redukcja, szybko, gaz, gaz, gaz! Dogania mnie tam, ja ledwo co tutaj, no! Ej, będę miał tą Porszawę, what? O kurcze, ledwo podjechałem pod tą górę, co ten gościu w ogóle robi w tamtym miejscu? On chyba naprawdę nie mógł przejechać przez te takie różne drzewka porozstawione gdzieś tam. A, oczywiście bierzemy Porsche, nie jakieś tam Audi. Oszalałeś cię, Audi. Mamy siódmy poziom, proszę bardzo. Tutaj ktoś do mnie śmiga. Ja będę udawał, że go nie widzę. A to sobie gdzieś jadę tutaj. O, kto ty jesteś w ogóle? Ja cię nie mam pojęcia, kto ty jesteś. Jedziemy, jedziemy na... A, chyba zobaczył mój poziom. Cholera. Musimy zawrócić. Okej, poszukajmy kogoś tutaj. Zobaczył mój poziom niestety i pomyślał: o nie, kurczę, siódmy poziom, nie, no to ja nie będę się z nim ścigać. Jest zbyt trudny. Ale ktoś już się tam wyzwał na pojedynek, cholera. Chciałem ja go wyzwać. Czym te panowie się tu ścigają? O kurczę, ten wielki taki. On jest świetny na offroady. O ja, moja Porszawa, nie wiem czy miałaby z nim szansę. Myślę, że miałaby szansę. Gościu się rozwalił o drzewo, dobra, to chyba przegra. Ten drugi weźmie sobie jego samochód i wyzwę go na pojedynek, mimo że no, będzie miał ósmy poziom chyba, bo to jest jakoś tak ósmy poziom. I zrobimy tak, zrobimy tutaj zagrywkę. Ja spróbuję się od granicy strefy rozpędzić w któregoś, wyzwać na pojedynek, a następnie wygrać, dobra? Taki jest plan, taki jest plan. Czyli tak, tu mamy krawędź strefy. Tutaj znowu Lancer na mnie czeka, ten gościu tam kończy pojedynek, zaraz nie będzie wiedział o co chodzi, a ja w tym momencie... O kuźwa, a ten co? A ten co?
A ty skąd się tu wziął? Golfem? What? Kościu, skąd ty mieszkasz? Przecież... Ja mam Warszawę! No! Ej, jakiś inny typ mnie goni tym Mercedesem. Ja miałem strategię, to mi wszystko popsuł. Czy oni grają drużynowo? Nie wiem. Ten typ z tyłu próbuje mnie... Patrz. Oni chyba grają drużynowo, nie wiem. Pyk, gdzie ty Warszawę ścigasz? Dobra, ten typ chce mnie zaatakować. Ja miałem fajną taktykę, jechać o końcu strefy, tego się kończy pojedynek i ja go wtedy pyk, no nie? Gallardo Speeder. Spróbuję, chociaż może być naprawdę trudno. Oh, shit. Gościu próbował mnie rozwalić, mimo że nie był w tym. No, przejął chyba moją taktykę, nie wiem o co chodzi, ale mnie zaatakował, mimo że ja byłem w innym pojedynku w ogóle. Tutaj ktoś sobie jechał. Teraz tak, no zobaczmy. Tutaj jakiś niebieski, to nie jest ten, co mnie tam próbował rozwalić. Strefa już jest bardzo mała, ale jeszcze można się z kimś ścigać na spokojnie. Chodźmy tutaj do granicy. Tamten gdzieś pojechał w ogóle. Mój samochód jest w miarę dobry, gdybyśmy jechali w takim podłożem, no w miarę równym. Ktoś tu widzę, że jedzie. Zobacz. No to chyba dobry gościu jest. Ładnie jedzie. Czym on jedzie? Co to jedzie? Ty, to ten Mercedes! Ale jakiś zielony. Tu chyba są dwa Mercedesy, no nie? Jeden jest zielony, drugi nie zielony. A ten co? Co? Czerwony Mercedes i zielony Mercedes? Zielony chyba z 10 poziomu jest, co? Nie mogę go dogonić. A tamten się z kimś ścigał? Strefa się zmniejsza. Ja chcę go poznać. Chodź, poznajmy się. O kurczę, nie złapało go. Jak się chce z nim poznać? Jak mnie tu trzęsie. Camaro! Jedziemy. Let's go! Nie! Wygrałbym! Ach! Kurczę, gdzie teraz będziemy jechać? Nie mam pojęcia. Dawaj na tą górę szybko. 20 sekund, dobra. Dawaj szybko pod tą górę. Wygrałbym z Camaro. Do góry. O nie, ten samochód nie jest zbyt dobry. To jest co prawda 8 poziom, ale... 3, 2, 1. I gdzie? Ojej, nawet nie jestem tak źle ustawiony. Ale nie miałem pojęcia, bo byliśmy dosłownie na środku mapy. Nie wiadomo, w którą stronę jechać, nie? Zobaczmy, okej. Pojedziemy sobie szybko na drogę. Na autostradę. Dawaj. Byle nie tymi wertepami, bo zaraz Gallardo boka zaliczy. Gazu. Ju. Dobra, jesteśmy w drodze. Dawaj, Gallardo. Jedziemy nią jak najdłużej się da. Dobra, offroady, nie ma już co tutaj się rozdrabniać na jakieś drogi. Ojej, ale trzęsie. Ale trzęsie tym. Nie w słup! Okej, ale nim trzęsie. Kuźwa, nie rozwal się tylko. Dobra, uwaga tutaj. I moi drodzy, kończymy przy domu Krzyśka. Proszę bardzo. Wow! Wygrałem Gallardem. Chyba pierwszy raz Gallardem wygrałem. Nice. Chociaż, no, chciałem zastosować tą moją taktykę, że jadę od krawędzi strefy w gościa, który niczego się nie spodziewa i wyzywam go na pojedynek i wiesz, tak szybko to i pyk, on nie wie o co chodzi i pyk. I już wygrana by była. Muszę tą taktykę zastosować koniecznie. A tymczasem zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście razem ze mną, chociaż nie polecam zabawy w bicie się po jajkach.
Tak, zabawę w wyzywanie innych kierowców na pojedynek już polecam. Trzymajcie się, na razie, hej!